A witam was w kolejnym odcinku z Runes of Magic. Zostaliśmy tutaj zobowiązani do tego, żeby walnąć włócznią, a raczej bicią w tamte miejsce, gdzie magia się wydobywa i zakończyć to wszystko. Tylko teraz tak się zastanawiam, tutaj mieliśmy najpierw runę użyć, nie? Użyć, żeby zakląć włócznię do Lugara, moc runy... Okej, i mamy naszą włócznię. Co mam ją? Włócznia Lugara, zaklęta magia, nie można nią zabezpieczyć moc Pirenaloka. Nie wiem, czy mam to użyć, w sensie włożyć w miejsce broni, czy po prostu tak to mieć. Na razie się przebiegniemy. Aż na sam dół. Tak się zastanawiam, ja ten Pirenalok ma życia. Sobie będę musiał zobaczyć, bo tak z chęcią bym go zabił. Może karta jakaś by wypadła? 22 tysiące, no dobra. Dobra. Jednak to nie jest dla początkowej postaci walka, więc... A więc może jednak nie. Zabijemy w takim razie te pająki. Aha. Już żeśmy wbili tą włócznię, rozumiem. Czy jak? Że się pojawiły. O, i znowu magiczna kawia. Widzicie, o, i uciekła gdzieś tam. Jakbyście po prostu. Dusza Lugara się pojawiła. Zabierzemy to, żeby tutaj coś było widać. Dobra, tego nie będę. A, jest włócznia, widzicie. Włócznia już jest. No to chyba misja gotowa, nie? Dokończ rozprzestrzenianie groźby. Ukończona. Ukończona. Czyli po prostu już tyle. Wszystko. Tajemnicza sterta. Kojarzę, to nie jest ta sterta. A, to będę musiał. To będzie związane z skarbem od Loli. W takim wypadku. No, Pirenalok, 22 tysiące życia. Ja zadaję. Chociaż może mam szansę na wygraną. W sumie. Może bym się skusił. Ja zadaję obrażeń około 800. Czyli 22 razy tu zadaję 1000. 22 razy rzucenie tego czaru, by go zabiło. Pytanie brzmi tylko, jak bardzo bije. Jak mocno, no to lipa. Ale można zrobić tak. Mamy jakieś bonusowe coś? Mamy tak, gitarę. Przyjemna gitara. Zjemy sobie mięcho. Gdzie jest mięcho? Tu jest mięcho. No tak. Magiczne. Spróbujemy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tu chodzi o to, jak szybko będzie mnie tutaj ubijał. Czy zdążę się leczyć, ale myślę, że tak. Leczenie. No, jestem w stanie go zabić. Połowę życia mu prawie zabiłem, więc spoko.
Aha. W sensie tam się drugi pirnalog ogarnął. I w dwóch mnie teraz biją, tak? No, dobra, już wszystko jasne. Powinienem to przetrwać. Ale z pirnalokiem nie dam rady. Przynajmniej na razie. Nie jest tragicznie, ale ich jest coraz więcej, a jak jest ich coraz więcej, to trzeba szybko zabijać, a jak się nie da szybko zabijać, no to oni nas szybciej zabiją. Ale sprawdziłem przynajmniej. I myślę, że troszeczkę levelu wbijemy i sobie spokojnie z nim damy radę. W sensie chodzi o to, żeby troszeczkę skillów jeszcze nabrać. Bo tak mamy tylko tak naprawdę dwa skille, które biją tak dosyć mocno i to wszystko. Dobrze. A mam nadzieję, że tutaj mieliśmy lecieć z tym ukończoną misją, a nie do tamtej babki. A jednak nie. Jednak tam. No dobra, trudno. Trudno się mówi, trzeba pobiegać, jak się nie myśli. Wystarczyło sprawdzić mapę. Aj, dodam, że musicie pamiętać, że mam skrzydła i dlatego mam tyle życia, ile mam i tak mało mi pirnalog też robił. Gdybym tego nie miał, to po prostu po jednym hicie czy dwóch bym padał, tak? Więc no, nie róbcie tego. Wreszcie koniec z tym utrapieniem. Nie wiem, jak długo można... może przetrwać moja magia i bardzo możliwe, że to wydarzenie może się powtórzyć, gdy magia zawiedzie lub ktoś znów zabierze włócznie. O, widzimy tutaj informacje na temat. Odbywać się około godziny 8 do 20, rozpoczynają się w 20:40 minucie każdej godziny. Okej. To jest event jakiś, festiwal splotu kolorów. A cokolwiek to znaczy, nigdy nie wiedziałem, co trzeba w nim zrobić. Dobra, do tego czasu Oko Mądrości otrzyma jednak mój raport i znajdzie sposób na ostateczne rozwiązanie tego problemu. Dziękuję ci bardzo, bo to wszystko strasznie mnie przerażało. Bez ciebie nie udałoby się tego zrobić. No i tak, i tu mamy kolejną część setu. Czy tam nie, to jest pierwsza część setu chyba, Logar. Więc ubieramy od razu, bo to jest tak samo daje, znaczy nie, daje troszeczkę więcej obrony, widzę, ale inteligencja też plus 3. Chodzi tylko o to, że tutaj mamy za każdą część setu dodatkowy bonus. Co to dostaliśmy? Buty. No. Mamy buty i tu szkielet do gara. O, żeby przyjąć misję. No to klik. Co tam wyskoczyło? Gdy z ciała pająka wypadł szkielet, pojawił się dusza Logara. Wygląda na to, że szkielet należał do czczonego bohatera. Zabierz może szkielet Logara do George'a, burmistrza Logar, który od dawna szukał ciała dawnego zaginionego bohatera. No i super, mamy misję. Tak do sprzedania.
Do sprzedania. Do sprzedania. Do sprzedania. Czy niekoniecznie? Myślę, że niekoniecznie, bo mamy gorszy ekwipunek założony. Dobrze, no to teraz mamy, co trzeba. Okej, pójdziemy do burmistrza i co? I sprzedamy też to, co jest niepotrzebne. A to wywalę, nie będę z tym biegał. Mówisz, że to są szczątki Logara? Nie dałbym wiary, gdyby nie to, że czuję więzy krwi łączące mnie z człowiekiem, do którego należały te kości. Opuścił nas 12 długich lat temu. Dziś nareszcie wrócił do domu. Zawsze chciałem pokazać mu, jak daleko zaszło nasze miasto, które razem zbudowaliśmy. Dziękuję ci raz jeszcze. Pozwoliłeś naszemu bohaterowi powrócić do domu, obronie którego oddał życie. I tu dostajemy tarczę. Tarcza akurat nam nie jest potrzebna, więc też pójdzie na sprzedaż. Zyskałem nowy tytuł. Nowy bohater Logar. Aha, no to są handlarze nasion. Dlatego tutaj mają ten, bo nie hoduje roślin w domu. Dobrze, co my tu mamy? Cały czas Agnes i Lola jeszcze tutaj nam pozostają. No i kurhany, tam część misji związanych z Okiem Mądrości. Tak naprawdę tylko zostawię jeszcze ten chyba. Dobra, no to lecimy może do tego tutaj związanego z Agnes. A tutaj Kain Chesterta. Bo tak, co to jest? Nie przypominam sobie, że tu kiedyś coś to było. Co? Co to jest? Nieskończona energia gwiazd ciszy. Pierwsze to widzę, coś takiego. Sam widzę energię nieskończonej gwiazdy ciszy. Co to jest? Co to jest za waluta? Poziom setny, więc i tak nie mogę tego ogarnąć. Czyli tutaj faktycznie coś jest na setne levele. Dlatego tu się pojawiają czasem. Symbolizuję nieskończonej gwiazdy odwagi. Można ją użyć do przekroczenia granicy szczytu. No, nie wiem co to jest. Ale tego na pewno tu nie było, bo te, często tędy chodziłem na skróty. No dobrze. A chyba jak jakieś kontynenty dodali, to też wrzucili to tutaj, żeby jednak ci z wyższymi levelami też się pojawiali w tych częściach, podejrzewam. Idziemy do wąwozu. Nic mi nie ma do powiedzenia.
Dobra, no to spróbujemy tutaj przede wszystkim stertę tam znaleźć. To będzie, tak podejrzewam, że tutaj będzie właśnie pierwsza sterta z misji od Loli. Całkiem o tym zapomniałem. Gdzie ona będzie? Na końcu gdzieś powinna być pewnie. Jest boss, 19 tysięcy tylko ma życia, więc mniej niż, nie, tyle samo co tam prawie. Ale troszkę chyba się nie będzie rozmnażała, więc chyba nie będzie większego problemu, żeby ją zabić. O, mamy stertę, tajemnicza stertę. Ale to też nie ta? Serio? Uuu, zleciały się wszystkie flaszki. Szkoda, że nie mam teraz tutaj żadnej zdolności takich, że wszystkich na raz zabiję. Niestety. A bo ja muszę chyba tą notatkę najpierw sobie przeczytać od tej Loli. Gdzie ona w ogóle jest? Ona mi niczego nie dała. Dobra, mój błąd pewnie znowu. Nie doczytałem informacji w misji. Dobra, ja wejdę tam. Czy nie mogę? Ogromna moc nie pozwala ci się zbliżyć. Może podejść do centralnej. No trudno. A może faktycznie muszę wejść do tego wejścia tutaj, które jest. Choć nie pamiętam co tam było. W środku o to mi chodzi, jak tam wejdę, nie? Gdzie to było? Gdzieś tutaj to musi być. O ja. O, wszedłem. I o to mi chodziło. Nie pamiętam co tu jest. Wiem, że tu trzeba było z czymś potem walczyć. Tu będą biegły takie duszki. Tu mamy jakąś taką przejrzystą podłogę. Co też na początku dla mnie było fascynujące, bo to dosyć ciekawie wygląda. Pytanie, czy to jest po prostu odbicie? Nie, to nie jest odbicie. Po prostu na dole jest jakiś wir. O! Głodny łupieżca. No. Aha, i tu już kojarzę. Dobra, trzeba było zabić to coś. Czyli głodny Grace. A mało życia ma. Wtedy one się nie będą pojawiały i potem trzeba dopiero zabić te wszystkich głodnych łupieżców. No i wpadł na ten następny level. Duchowy kryształ głodnej Grace. Ok, i to też sobie zabiorę. Odkrywca nowych szlaków. Sobie nowy level rozdamy, czyli kula ognia. O, i mądrość mamy, właśnie jest, czyli mamy coś, co nam zwiększy zdecydowanie punkty mocy. I od razu na maksa. To jest kolejny skill, który musimy wymaksować. O, niewiele to teraz wygląda, ale później to jest zawsze coś. Na początku przynajmniej to jest już w ogóle dużo tak naprawdę punktów mocy. Gdyby mnie to, że mam skrzydła, no to przy większych walkach, na przykład jak z tym Pinalokiem, to by mi many brakło. No i teraz gdzie oni wszyscy są, to pewnie będą stać przed wyjściem, z tego co pamiętam. Zawsze tak to wyglądało. Tak jest. Cała gromada.
i nocne marki mamy zaliczone. A ja wiedziałem, że tu po prostu trzeba pójść. Tylko nie wiedziałem, czy już. Czy trzeba po prostu dostać informację, że trzeba gdzieś tam zejść, ale nie. Nie trzeba żadnych informacji, po prostu idziemy, wbijamy i kończymy misję nocne marki. Pozbieramy to wszystko. Może się do czegoś przyda. A buty też zabiorę. Sprzedamy. Wszystko posprzedajemy. Się tylko zastanawiam, do czego te monety są. A tego akurat nie będę brał. Muszla jeden nie chcę. I trwałości jeden też nie chcę. Dobra. To jeszcze musimy iść do Loli pogadać. Bo tam trzeba było pewnie coś kliknąć przy jej rozmowie, żeby zobaczyć sobie tą kartkę. Ale przynajmniej mamy nocne marki zrobione. Wychodzimy z tej jaskini z księżycowego wąwozu. Czyli tak naprawdę powolutku nam tutaj zostają tylko kwestie koboldów do ogarnięcia. Jak ogarniemy koboldy, to wyjdziemy z Logar, tutaj z Wijącej Gór, i do Srebrnego Wzgórza. Tak, Srebrne Wzgórze to było? I już to nazwie się, bo tam jest Srebrny Wodospad, potem Srebrne Wzgórze, chyba tak. Tam, gdzie jest Varanas w każdym razie. Idziemy do Agnes na tę misję. Aha, kojarzę, że Agnes też dawała jakiś dobry przedmiot z misji. Jakbyście nie mieli skrzydła, to na pewno się przyda. Nie jestem pewien, czy nawet nie jest to część do setu z Logar. Tak jest. Jest to chwała Logar. Więc mamy drugą część do naszego setu. Szata czempiona Logar. szata. Miękkie dwawne trzewiki to mam. Jeszcze bawełniane spodnie z Logar. I to gdzieś tam pewnie dostaniemy też. Dzięki temu mamy plus 2. Mamy 2 farmy, z tego dostajemy 80 do maksymalnej liczby punktów magii. I jak będziemy mieli jeszcze trzecią część, to dostajemy dodatkowo plus 9 do mądrości i 25 do ataku magicznego. Dlatego warto ten secik na początku mieć, bo nic lepszego nie znajdziecie. Chyba, że sobie kupicie coś fajnego na aukcjach, ale czy warto? Też się zastanawiam. Handlarz. Sprzedajemy. Dobra, jak tam misje? Tutaj mamy... Aha, bo tu trzeba tą świnię... nie, tego królika znaleźć. I tutaj będzie chyba już też wszystko do ogarnięte. Tutaj coś jest, ale nie wiem, co jest. Zarządca stajni. A, to jest Lola. Dobra, zapomniałem o Loli jeszcze. A, po to tutaj żeśmy szli, nie? O, właśnie. Skarb został ukryty w księżycowym wąwozie. Aha, czyli mam odpowiedzieć na pytanie. Źle, spróbuj jeszcze raz. Czyli nie. Ukrytej doliny. W pierwszym miejscu słychać nieustający stukot. Wszędobylski kurz sprawia, że ludzie kichają. Poza tym używaj... uważaj na duże ostrza. Czyli w kopalni pewnie. Faktycznie to będzie kopalnia ukrytej doliny. Dobrze, kopalnia ukrytej doliny. Gdzie ona jest? Tutaj.
Już wiem, gdzie to jest, tam gdzie były te pierwsze. No dobra, no to lecimy tam do tej kopalni w takim razie. Czyli zostaje nam kopalnia, wąwóz i ta jaskinia pod martwym drzewem. Tam są kolejne części tych skarbów od Loli. Więc będziemy mieli za chwileczkę pierwszą część skarbu od Loli. On będzie tam na samym dole gdzieś. No i mamy. Ta szata. I teraz szybciutko wracamy. Oddamy tę misję i na tym będziemy kończyli ten odcinek. Także jak się wam podoba, łapka w górę, to już powinno być na starcie, zaczyna otwierać się film, to już powinna łapka lądować, bo co to za problem kliknąć. No i oczywiście komentarze, piszcie, pytajcie, ja będę podpowiadał, tak jak mówiłem, możemy też razem gdzieś pograć, coś tu zrobić, jak w sensie takim. Jak są trudniejsze rzeczy do zrobienia i nie potraficie, no to... O, strażnik na setnym. Ale że jak? Sam strażnik bez innej klasy? No nieważne, dobra. Lola, oddajemy misję. Drugi etap. Och, udało ci się, nieźle. Czyż te gobliny nie są urocze? Zawsze wydaje im się, że ktoś chce ukraść ich rudę. Lubię zakopywać skarby w ich kopalniach, żeby rozruszyć trochę poszukiwaczy. To dodaje życiu trochę smaczku, nie sądzisz? Zapiszę ci pierwszą wskazówkę dotyczącą największego skarbu skrywanego przez wyjące góry. Na tym brązowym skrawku papieru. Wiesz już, gdzie to jest? Tym razem zakopałam zamknięte pudełko. Nie dość, że musisz znaleźć to pudełko, to jeszcze trzeba zmusić pana dyniogłowego stojącego w pobliżu, żeby ci je otworzył. Przynieś mi to, co znajdziesz w pudełku, by dostać kolejną wskazówkę. Dobra, to akurat wiem. Wy tego na starcie pewnie nie będziecie wiedzieli, ale ja to wiem, więc tutaj w następnym odcinku się dowiecie, o co chodzi. Pań dyniogłowy. Dobra, odpowiem na to w następnym odcinku, żeby waszą ciekawość tutaj zaspokoić. Z
sensie, a może raczej nie zaspokoić. Pomyślcie, w którym miejscu to może być. A jutro sobie to pewnie zobaczycie. Ja się z wami żegnam, zapraszam do następnego odcinka i życzę miłego dnia. Cześć!